Za granicą płacimy wszędzie kartami, obojętnie czy to jest na stacji, czy w hotelu, czy na autostradzie. Oczywiście weźmy ze sobą też niewielką ilość waluty na to, żeby wydać ją na ulicznym targu czy na straganie. Dzięki takiej strategii, jeśli będziemy płacić kartami, to nie wrócimy do kraju z portfelem pełnym waluty i nie będziemy musieli na nowo jej wymieniać w kantorze i tym samym nie stracimy na kursach. Dobrą alternatywą może być karta wielowalutowa. To jest jeden plastik do kilku rachunków, do rachunku złotowego i rachunku w walucie. I dzięki temu, jeśli jesteśmy w kraju, to tą kartą płacimy w złotówkach i jest ściągane z rachunku złotowego. Jak jesteśmy już za granicą, na przykład w Rzymie, to kartą zapłacimy w euro, dokładnie tyle, ile widnieje na paragonie. Takie rachunki walutowe możemy sobie też codziennie zasilać, korzystając z bankowości w smartfonie. Kolejnym takim ważnym punktem, jak wyjeżdżamy, oprócz karty wielowalutowej, powinna być karta kredytowa. To jest już taki must have, to jest obowiązkowy punkt programu, tak jak krem z filtrem czy okulary przeciwsłoneczne. I karta może nam pomóc spełnić wiele wakacyjnych zachcianek. Na przykład być może będziemy w jakiejś pięknej miejscowości na południu Europy i będziemy chcieli pojechać gdzieś dalej, żeby zobaczyć piękny zachód słońca i okaże się, że inaczej nie dojedziemy jak samochodem. Trzeba będzie wypożyczyć samochód, zrobimy to dzięki karcie kredytowej. Również wielokrotnie nie zabukujemy hotelu bez karty kredytowej. No i oczywiście karta kredytowa przyda się, jak upatrzymy sobie coś pięknego na wyprzedaży, na lotnisku. No i oczywiście będzie też pomocna w sytuacjach ekstremalnych, kiedy będziemy musieli wydać więcej pieniędzy. Jeszcze taka jedna rada, jak płacimy kartami wielowalutowymi, kartami debetowymi i kartami kredytowymi, to za każdym razem, jeżeli na POS-ie, na terminalu pojawia się informacja, czy płacić w walucie lokalnej, czy zapłacić w złotych, raczej wybierajmy walutę lokalną, zazwyczaj kurs wymiany jest wtedy korzystniejszy.